Dobry wieczór Państwu, Lubawa, hala sportowa, ulica Świętej Barbary. Czas na rewanżowe starcie półfinału Pucharu Polski w futsalu. Konstrukt Lubawa kontra Rekord Bielsko-Biała. Ale to było oczywiście w Cygańskim Lesie. Rewanż, a później mecz się skończył 12-3. Zobaczymy, jak to będzie w Lubawie. Rozpoczynamy i od razu pierwsza sytuacja. Bardzo podobnie jak Konstrukt w pierwszy. Jednego z Konstruktu po Puławski. Podanie do lewej strony. Jak tego Rekord nie wykorzystał. Wszyscy spodziewali się podania do Michała Kubika na prawą stronę. Tu nagle dogranie do Kamila Surmiaka. No i myślę, rusza trójką w tej chwili Konstrukt, prawa strona, Pedro Ferreira i strzał obok bramki ze strony Pedro. Perwie nie ustawieni. Aleks Wiana schodzi do środka. Wiana, ależ to była dobra okazja. Jeszcze Janowski, ale przestrzelił. Druga kapitalna sytuacja dla Bielsku Białej. I także tutaj w Lubawie jak na razie Pedrinho przed bramkę. Nawrat, czy będzie gol? Kaniewski ostatecznie zablokowany przez rekordzistów. Przekonało trenera Dawida Grubalskiego o tym, aby... A teraz okazja, Aleks Wiana i gol! 1-0, Rekord na prowadzeniu. 1/3 strat odrobionych. Zobaczymy, końca pilnowany. Kriezel, wycofanie. Będzie okazja, Lutecki. Czy będzie gol? Gol! 1-1, Konstrukt odpowiada. Bartłomiej Piórkowski, bramka wyrównująca dla Konstruktu Lubawa. No i posłuchajmy tej radości. Właściwie przez pół sekundy jeszcze zbadać, jak to wszystko będzie wyglądać przed bramką. Tymczasem Rekord, Aleks Wiana i kapitalne trafienie pod poprzeczkę. Drugi gol w tym meczu Aleksa Wiany i 1-2. Rekord zdobywa drugą bramkę w tym meczu. I piłka opuści boisko i zakończy nam pierwszą połowę rewanżowego starcia półfinału Pucharu Polski pomiędzy Konstruktem Lubawa a Rekordem Bielsko-Biała. Jest bardzo, ale to bardzo ciekawie. 14 minuta. Rozpoczęliśmy właśnie drugą połowę rewanżowego starcia półfinału Pucharu Polski pomiędzy Konstruktem Lubawa a Rekordem Bielsko-Biała. Rekord jak na razie prowadzi 2-1, ale w dwóch meczach. W chwili w posiadaniu Michał Marek. Michał Marek! Darias przed siebie. Zdecydowanie Dawid Trenerski, Dawid Grubalski zauważył. Piórkowski! Że ma problemy Paweł Kaniewski tutaj. Gracze z Bielska-Białej rusza lewą stroną. Teraz gol! Tak jest! Kapitalna akcja Rekordu lewą stroną. I do siatki trafi, jak dobrze zauważyłem, tak, Matheus Ferreira. A więc mamy 3-1 w rywalizacji Konstrukt Rekord. Nim Michał Marek patrzy, Marek bardziej na rywala niż na piłkę. To też jest ważny strzał. Nie! Gol! Kapitalne trafienie Pedro Pereiry. A więc mamy 2-3. Pedrinho całą uwagę zwrócił całej czwórki zawodników Rekordu Bielsko-Biała po jednej stronie, po przeciwnej stronie boiska. Także Konstrukt Lubawa będzie jeszcze bardziej skupiał się na defensywie, a może nie. Pedrinho! 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 3-3! Kapitalny czas Konstruktu! Fantastyczna bramka Pedrinho. Tutaj w ostatniej chwili zwolni, przełożył jeszcze sobie piłkę i... Sytuacja bardzo trudna dla Rekordu, chociaż może być lepiej. Ale teraz ostatecznie Michał Kubik nie trafi. Zwiana. Kubik przed bramkę, ale która przegrała ostatecznie właśnie w meczu finałowym. Natomiast i mamy bramkę. To jest bramka? Tak, 4-3. Tak, mamy 4-3, a więc tego celu. Michał Marek, jego strzał. Interwencja Dariasa przed siebie. Jeszcze będzie rzut wolny. Chociaż tutaj, co prawda, zegar, mogę Państwu zdradzić, jeszcze nam zakończył prawie ten mecz. Natomiast tak, sędziowie kończą na mecz. Konstrukt Lubawa w wielkim finale futsalowego Pucharu Polski. W dwóch meczu 6-3. 3-0 w Bielsku-Białej. 3-3 u siebie. Jaka to jest chwila dla... 4-3 u siebie. Konstruktu. No, jest to historyczna chwila na pewno. Teraz wielkie podziękowania płyną z trybun tutaj od kibiców do zawodników, do sztabu trenerskiego. Jest to nasz największy sukces jak do tej pory, a jeszcze dużo przed nami do zrobienia.